Zapraszamy dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja. Cześć! Co tak ciamkasz? Ja jem chocolate raisins. Czyli co? Czekoladowe rodzynki. Tak, rodzynki w czekoladzie. Pierniczki to nam babcia przysłała z Polski. A co ty, jeszcze nie masz dość po świętach? Nie mam dość po świętach. No przecież tyle słodyczy, co żeś wciągnęła, to nikt w życiu by tyle nie zjadł. 10 kilogramów słodyczy z Polski i nie ma nic. Oj, to na pewno dziadek, który nas odwiedził, zjadł wszystko. Witamy Was serdecznie po świętach w nowym roku 2022. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego od całej naszej czwórki. Dzisiaj nagrywamy w trójkę. Dzisiaj będziemy mówić o... słodyczach. Ja bardzo lubię słodycze. Mam kilka faktów. I zanim powiemy coś o słodyczach, zaczniemy od tego, aby myć często i regularnie ząbki. Ząbki po słodyczach, zawsze myjcie ząbki. Bo jak macie słodycze kupowane w sklepach, to wam próchnica zżera zęby. Jak to było? Ząb za ząb, a zalisz zaznały twe zęby pasty zębnej. Ha! Wielka próchnico! Bowiem powiedziane jest, wżdy kto zęba nie myje, moim będzie. Kto tak mówił, Hania? Wróżka próchnica to coś takiego. Ja tylko powiem, mama to wczoraj zrobiła. Chałkę taką bez cukru. Chałwę. Chałwę. Chałka to jest bułka. Ja lubię słodziutką z taką bułeczkę z masełkiem, świeżutką chałeczkę, uwielbiam. A mama, jak się robi chałwę bez cukru? To jest tak. Około 400 gram sezamu, nasion sezamu białego. Trochę go prażymy na patelni, nie przypalamy, bo mi się troszeczkę przypalił za bardzo. No, musisz, żeby był taki złoty kolor. Taki złoty kolor, tak. Do tego jakieś do 4 łyżek miodu. Może być miód wielokwiatowy, ja dałam gryczany, bo my lubimy ciemne miody. I można dodawać wszelakiego rodzaju dodatki. I to, Za wyjątkiem cukru. Nie, cukru nie dodajemy, sam miód jest słodzikiem. Jak uprażymy nasiona, muszą one wystygnąć, potem je mielimy w blenderze i wydzielił się taki olej z tych nasion sezamu. Kiedy robicie, można dać miód, kiedy idziesz do blendera. Tak, jak już zblendujesz, potem dodajesz miód. Ale potem to jest trudno zobaczyć, kiedy jest gotowe, bo jest potem. A mam pytanie, kiedy trzeba przestać blendować, czyli mielić to? Jak to jest takie jeszcze chrupkowate, czy takie bardziej jak piasek na plaży? Nie, to musi być zwarta już masa. Tak, taka bardzo sticky. Mhm. Taka klejąca się masa i potem to się daje na miseczki albo do jakiegoś pudełeczka. Można zostawić do stygnięcia na zewnątrz albo po prostu wkładamy do lodu. A można tam jakieś dodatki? Można przeróżne dodatki. Kakao na przykład. Na przykład. Gorzkie. Można kakao, można, my daliśmy... Ginger. Daliśmy imbiru, tak, ginger. Jeden i bez. I naprawdę, tak, jeden jest bez. Ale wyjadłaś ten z imbirem i nawet nie czułaś. Mówiłaś, że bardziej intensywny smak mają nasiona sezamu. No, ale nie lubię ten bez. Jest mdły dla ciebie, tak? Czyli z gingerem jest, z imbirem jest lepszy. A wiecie, co wam powiem jeszcze teraz? Co? Chałwa to jest jeden ze starszych, no nie najstarszych, ale ze starszych słodyczy, jakie ludzie wymyślili. Wiecie o tym? Nie. No, kiedyś nie było takich słodyczy jak w sklepie, że idziesz i kupujesz, tylko w ten sposób się robiło i chałwa była czymś takim. Jeżeli się nie mylę, to może nie wymyślili, ale rozpropagowali to właśnie Turcy. Tam była bardzo popularna. Tak samo jak rachutułkum, jak to się tam nazywa, to co w Narni można poczytać albo nawet zobaczyć w filmie. Ale chyba nawet to, co wczoraj oglądaliśmy, to byli chyba Hindusi, robili jakieś te, co to było? Kapryśka. To była chałwa. Jakaś chałwa, ale ona jakąś dziwną nazwę miała. Kapryśka. I to była galaretka taka jakaś. To była taka galaretka, czyli to był cukier, tam była chyba mąka kukurydziana. Oni to przez wiele, może nie godzin, ale dosyć długi czas to... Chyba to nie była kukurydziana. Chyba to była gelatin mix, żeby zrobić albo taką gelatynę. I do tego były barwniki dodane, ale takie naturalne. Jakieś orzechy. I... W każdym razie to taki się zrobił ciągutek. I to dali na taką formę.
I jak to już tak zgęstniało, to potem pan to wyciągnął, ciął to i potem każdą ten kwadracik wkładał w osobną folijkę. I ta folijka nas dobijała. Ale słuchajcie, pamiętacie, jak byliśmy ostatnio zamawiać tort na urodziny Tosi? To była chyba libańska? Chyba tak. Wydaje mi się, że to jest libańska cukiernia. Tak, tak. Tak, tak. I mieli te takie malutkie pączki, ale dosłownie te pączki były takie jak, połączycie kciuk wskazujący. Tak, on pokazuje, co masz zrobić. Tak, i mama nam takie... nim tak pokazuje. Ty zrób to, a ty to. I zrobicie takie kółeczko, to te pączki były takie małe. To były jeszcze takie mniejsze niż takie miniaturowe pączki. I jeden pączek kosztował, słuchajcie, 5 funtów. To jest bardzo dużo. I to był taki pączek i on był smażony i obtaczany w miodzie. Był dobry, nie powiem, że nie, prawda? Mogę wam powiedzieć, że te ciastko to był Egypt dessert. Deser egipski starożytny? No, widziałam na zdjęcie. Okay. A, to na zdjęcia z czasów faraonów na pewno. Zrobili faraonowi zdjęcie, jak miał coś takiego. To znaczy zdjęcie. Wykuli w kamieniu, bo przecież wtedy nie było fotografii. Ale słuchajcie, z jakiego powodu w ogóle dzisiaj mówimy o słodyczach? Bo lubimy słodycze. Jest słodko i cudownie. Nie, chyba bo wy chcecie mówić o waszych słodyczach, kiedy byliście mały. No to opowiadałaś, że ja z faraonem, taki stary jestem, że z faraonem jadłem. Nie. Wiele tysięcy lat temu. Nie. No, wyszła ostatnio właśnie rozmowa, tak? Zaczęliśmy rozmawiać o słodyczach i stwierdziliśmy, że to jest dobry pomysł na nasz podcast na Dzieciandię. Że warto porozmawiać trochę, że w sklepach oczywiście są dostępne słodycze wszelakiego rodzaju. Tutaj w Anglii to się mówi comfort food, czyli takie jedzenie, które sprawia, że czujemy się lepiej. Zupełnie nieracjonalnie. Ale to jedzenie w takich sklepach, nawet te słodycze ze sklepów, są bardzo często... Niezdrowe. Niezdrowe, tak? Niezdrowe. Dlatego, że zawierają różnego rodzaju... Cukier to jeszcze tam byłby okej, ale... Wszystkie emulgatory typu tak. E. I fat. Czyli tłuszcze, tak, utwardzające. Właśnie, a propos chociażby tej hałwy, którą zrobiłam. Ona nie jest tak zwarta i taka twarda, jak ta hałwa ze sklepu, ponieważ ona nie posiada tych wszystkich utwardzaczy. A jednocześnie nie jest tak wstrętnie słodka. Nie jest. Składnikiem naszej hałwy, którą wczoraj zrobiłam, jest po prostu sezam, czyli nasiona sezamu zmielone i miód. I to wszystko. No, ja jeszcze dodałam trochę tego imbiru, tak, gingeru. Ja to powiem wam, że teraz to ja odkryłem, jeżeli chodzi o słodycze, czekoladę z karmelem solonym, cudowna sprawa, i takie czekolady ręcznie robione, wiecie, takie, że się tam chili na przykład wrzuca albo inne rzeczy. A to też w prosty sposób można swoją czekoladę zrobić. No właśnie, o tym mówię, że można coś takiego w domku spokojnie robić. Ten odcinek oczywiście jak zawsze miał być opublikowany w niedzielę. Nie udało się, uprzedziliśmy was. I ten odcinek miał być wyemitowany 2 grudnia, a 2 grudnia jest dzień ptysia. Co to ptyś? Ptyś to jest takie ciasteczko kruchutkie, no nie wiem jak to powiedzieć. Ma spód i górę, a w środku taką pianę. Jak takie... ten hot chocolate? Ciepłe lody. German chocolate. German chocolate. To się nazywało. Ja raczej w domu moja mama robiła z taką masą do karpatki. Jak się do ptysia da taką masę do eklerków, to dopiero smakuje. A ptysie są tak dobre, że ciężko jest im się oprzeć. A jaki jest twój ulubiony słodycz, Hania? Ja mogę powiedzieć, co ona lubi robić i jeść. Żelki, bo my robimy żelki w domu. Tak, też robimy żelki. Mamy maszynę do robienia żelków. Znaczy to tak naprawdę tam nie chodzi o maszynę. Chodzi o to, żeby mieć foremki, tak? Candy canes. Co to jest candy cane? Aha, te laski cukrowe. No nie jest nic szczególnego, one są po prostu słodkie, ale one są własnoręcznie robione. I ja czułam je w gębie. Co wymyślił Lord Sandwich, a właściwie co lubiał jeść? Kanapki. Tak. Po angielsku sandwich to jest tak, kanapka. I'm the god of sandwiches. Jestem królem kanapek. U mnie w domu robiło się czekoladowe ciastka owsiane, czyli... Płatki owsiane wymieszane z masłem, z kakao. I to się wszystko smażyło i potem się układało. A ja jadłem coś podobnego, tylko z takim dmuchanym ryżem. Lubiłam kiedyś Bounty, ale to takie pierwsze. Ten baton miał smak, a teraz to jest no czysty cukier. Tylko, że ja właśnie nie wiem, czy to przypadkiem nie jest tak, że nam się zmieniły smaki jak osobom dorosłym po drodze i teraz inaczej je przyjmujemy niż kiedyś. Przede wszystkim pamiętajcie, że każdy słodycz możemy zrobić w domu. I tego się nie da zjeść dużo. I właśnie o to chodzi w tych domowych słodyczach. Że takie kupne to możemy jeść ciągle. Że one nie dają nam żadnej energii, bo tam jest po prostu cukier. A takie domowe słodycze dają nam energię po prostu. A ja jeszcze z domowymi mam coś innego jeszcze. Mianowicie jak się robi domowe słodycze jakiekolwiek, czy to są czekoladki, czy to są właśnie hałwa, czy cokolwiek.
to tego się nie robi dużo. Jak jest tego trochę tylko, to człowiekowi nawet żal jest zjeść wszystko, tyle pracy w to włożył. Hania, ty lubisz piec, prawda? Tak. Powoli kończąc, zachęcamy was do tego, żebyście sami, no może nie sami, bo z rodzicami, w zależności ile macie lat, żebyście robili własne wyroby, własne słodycze. Ostatnio na przykład to moja koleżanka z Łotwy dała mi świetny przepis. Kwaśna śmietana i galaretka albo żelatyna. I to się po prostu miesza, tak żeby to wszystko stężało. Jakie to jest dobre. I teraz musimy powoli zakończyć, bo musimy przejść do bajkowiska pod tytułem Monokl i Czekolada. Zapraszamy! Wiesz co, mamuś? Umówiłam się z Luizą na jutro na spacer. W zasadzie to na takie maleńkie polowanie zakupowe na specjalne okazje. Nie masz nic przeciwko? Siedząca w fotelu kobieta spojrzała na swoją nastoletnią córkę i odpowiedziała. Ale z samego rana musisz mi pomóc w ogarnianiu domu. Straszny mamy nieporządek. Tata będzie pracował do ostatniej chwili, a święta już jutro. To znaczy Wigilia już jutro. Więc jak? Stoi córcia? Jasne, mama. Dziewczynka starała się, by to, co powiedziała, zabrzmiało jak najbardziej szczerze i niemal radośnie. Ale prawda jest taka, że nie znosiła sprzątania. Zresztą, kto tak naprawdę lubi? Można lubić jakąś czynność, ale nie sprzątanie jako całość. Na przykład tata Halinki zawsze twierdził, że lubi być naczynia i bardzo się przy tym relaksuje. Trochę to dziwne, ale w końcu całe dni spędza przed komputerem ze swoimi najlepszymi przyjaciółmi. On sam tak mówi o cyferkach, z którymi pracuje. Nawet kilka razy tłumaczył Halince, co takiego robi, ale ona nigdy nie mogła tego zrozumieć. No, bo co to za praca, jak się siedzi, analizuje ogromne ilości cyferek poukładanych w arkuszach kalkulacyjnych, a do tego cały czas rozmawia z jakimś superkomputerem, co myśli, bo ma inteligencję. Co z tego, że sztuczną? A do tego nie może komunikować się z nim w normalnym języku, tylko w jakimś robocim. Zresztą tata cały czas zachęca Halinkę do tego, by uczyła się nie tylko języka obcego, jakim posługują się ludzie, ale i języków programowania. Ale z kim wtedy by rozmawiała? Co prawda tata twierdzi, że ten cały sztuczny supermózg to nie jeden komputer, a wiele różnych robotów. W to akurat Halinka powątpiewała, bo od dzieciństwa wiedziała, jak wyglądają roboty, a w domu nigdy takiego nie było. A tata cierpliwie tłumaczył, że te roboty to są w komputerze, a konkretnie w jakiejś tam chmurze. Zawsze to zastanawiało dziewczynkę, czy z tych chmur to pada deszcz w tym całym internecie, ale chyba nie, skoro zarówno tata jak i mama od zawsze przestrzegali ją, by nie bawiła się wodą przy gniazdku elektrycznym. A przecież cała ta sieć jest elektryczna, więc jakakolwiek kropla wody nie jest najlepszym pomysłem. I dlatego zapewne z tych chmur to nigdy nie ma deszczu. A w dodatku chowają się w niej roboty, których normalnie nie ma, tylko są w komputerze i w innych z nim połączonych. Biedny ten tata, pomyślała Halinka, ale skoro lubi robić to, co robi, to chyba jest szczęśliwy, nie? I więcej się nie pytała o to, co tata robi. To wstaję z samego rana, kontynuowała rozmowę z mamą, i sprzątam całe piętro, a w południe idę z Luizą na miasto, okej? Mama była wyraźnie zadowolona. Jasne, kochanie, to uczciwa oferta, uśmiechnęła się do córki. A powiesz mi, co to ma być za polowanie zakupowe? Co chcesz upolować? Może jakieś prezenty dla nas? Prezenty to przynosi Mikołaj, zaśmiała się Halinka. A te ode mnie to dostaniecie, bo one już dawno są schowane w domu. Tylko ich nie szukaj, spojrzała na mamę, która obiecała jej krótko. Nie będę. I dziewczynka kontynuowała. Ja tylko chcę iść z Luizą, bo to ona będzie polować. Ona zbiera różne starocie. Wiesz, antyki. Ostatni wyraz zaakcentowała, chcąc pokazać, że też zna się trochę na starych rzeczach. Prawda jednak była taka, że się nie znała i właśnie z tego powodu tak bardzo chciała iść z Luizą. Ta zresztą była jej najlepszą przyjaciółką, od kiedy tylko pamiętała. Ale o tym, że zbiera antyki, dowiedziała się całkiem niedawno. I dokładnie pamiętała ten moment, gdy Luiza odkryła tę pasję, jak wróciła od babci. A było to zaledwie miesiąc temu. Halinka odwiedziła Luizę w jej mieszkaniu. Siedziały pod piętrowym łóżkiem w jej pokoju i wtedy gospodyni powiedziała: Halinka, coś ci pokażę, chcesz? Jasne, że chciała, bo kto by nie chciał. W
Wtedy Luiza zasłoniła okno i zapaliła małą lampkę solną, która zwykle stała w kącie na podłodze. A potem z szuflady biurka wyciągnęła małą, drewnianą skrzyneczkę. Otworzyła ją. Na czerwonym, delikatnym płótnie, wyściełającym wnętrze, leżało kolorowe, wypolerowane szkiełko. Jednak gdy Luiza je podniosła, to okazało się, że jest ono przeźroczyste, a jedynie w słabym świetle lampki solnej dawała odblaski wielu nakładających się na siebie kolorów. Co to jest? Halinka zapytała przyjaciółkę. To kwarc. Podobno. Babcia tak mi powiedziała. To znaczy ona tak myśli, bo nigdy tego nie sprawdzała. To należało do mojego dziadka, ale gdy on zmarł, to tak leżało u niej w szafie. I dała mi to, gdy teraz do niej pojechałam. Halinka zachwycona szkiełkiem powiedziała. Śliczne to. A do czego służy? Nie wiem, ale zobacz. Mówiąc to, Luiza jednocześnie ujęła ów kawałek wypolerowanego szkiełka w palce i umieściła pomiędzy solną lampką a białą ścianą. Przez chwilę nic się nie działo. Tylko w miejscu, gdzie padał cień szkiełka, mieniły się różne kolory. Po chwili zaczęły się na siebie nakładać i mieszać. Zupełnie jakby poruszały się wewnątrz tego kwarcu. Halinka patrzyła oniemiała. Plamy kolorów wydawały się żyć własnym życiem. Nie układały się w żadne obrazy. A jednak miało się wrażenie, że były. Tak jak wtedy, gdy patrzysz na świat za nieco brudnej szyby, podczas ogromnej ulewy, takiego oberwania chmury. Oczywiście tej na niebie, a nie w internecie. Że nie widać świata, lecz rozmazane kształty i odbicia świateł. W dodatku jakby wszystko to było obrócone do góry nogami i niebo było w dole, a ulice miasta w górze. Halinka wyostrzyła wzrok i plamy okazały się bardzo abstrakcyjne. Na ścianie widziała barwne widowisko różnokolorowych plamy. Zaś gdy lekko przymknęła powieki i jeszcze bardziej rozmazała kolorowe odbicie, to wówczas miała wrażenie, że coś widzi. Wprawdzie bardzo niewyraźnie i do góry nogami, ale była pewna, że coś widzi. Fajne to, co? Zapytała Luiza. Jak babcia mi to pokazała, to powiedziała, że to niecodzienne złudzenie i że mogę zobaczyć, co tylko chcę. To kwestia wyobraźni, tak mi powiedziała. Fajne to, powiedziała zachwycona Halinka. Mogę zobaczyć? Bardzo ostrożnie ujęła wypolerowane szkiełko. Na części swojego obwodu posiadało ono misternie przyczepioną metalową ramkę, wyciętą w maleńkie, ażurkowe wzory. Wyglądało to na jakiś ciemny metal. To przypomina trochę srebro, które z czasem ciemnieje, pomyślała, gdyż jej mama kiedyś musiała kupić specjalną szmatkę do przecierania swojej srebrnej biżuterii, która właśnie w ten sposób traciła swój połysk. I podzieliła się swoim spostrzeżeniem z przyjaciółką, dodając, że może kiedyś przyjść do niej z tym szkiełkiem, to użyją tej ściereczki, aby zobaczyć, czy da się wyczyścić. Tym razem to Luiza była zachwycona. Następnie Halinka przyjrzała się dolnej części szkiełka. Było lekko wyszczerbione, jakby obite. W jednym miejscu brakowało nieco większego kawałka niż reszta delikatnych wyszczerbień. A sama powierzchnia była idealnie gładka, żadnej ryski. Piękne, cicho rzekła, oddając Luizie prezent od babci. I wtedy Luiza zaczęła opowiadać, jak to po otrzymaniu szkiełka zaczęła zwracać uwagę na wszystkie otaczające ją przedmioty. I w ten sposób w jeden dzień zakochała się w antykach, czyli w starych przedmiotach. A teraz zaprosiła Halinkę na wspólne polowanie na antyki. A jako, że w mieście, w którym obie mieszkały, na tak zwanym Starym Rynku, znajduje się specjalna uliczka, na której rozmieszczone są specjalne sklepiki, w których można sprzedawać i kupić starocie. Miejscowi nie używają oficjalnej nazwy tej uliczki, tylko mówią na nią Smocza Szyja. Powodem jest to, iż sama uliczka jest bardzo wąska i w dodatku w kształcie litery S. A wzdłuż niej znajdują się drzwi i wytryny sklepików z antykami oraz wszystkim, czego potrzebują artyści. Kanwy, farby i tymi wszystkimi narzędziami malarskimi i rzeźbiarskimi, o których zwykły człowiek nie ma pojęcia. I na tą właśnie uliczkę, dwa dni przed świętami grudniowymi, wybrały się dziewczynki. Rozpoczęło się myszkowanie w sklepikach z antykami. I już ta pierwsza wyprawa wciągnęła Halinkę w świat staroci. Dostrzegła zarówno ich piękno, jak ich cechy użytkowe, a czasami zupełną nieprzydatność do czegokolwiek. Od choćby w takim monoklu, który kupiła kilka miesięcy później. A wszystko dlatego, że zakochała się w oprawkach okularów. Pierwsze kupiła już podczas pierwszego polowania, na dwa dni przed świętami. I za każdym razem, gdy udawała się na smocze gardło, wracała z nową starą oprawką. I w końcu kupiła ów monokl. Był dziwny.
Można nawet powiedzieć, że dziwaczny. Wyglądał jakby nie był całością, a jedynie częścią całej pary oprawek. No, bo jakiż to monokl można założyć i oprzeć na nosie? Tylko okulary, ale te zakłada się dodatkowo na uszach. Albo binokl. Wobec tego ten, który zakupiła, musiał być binoklem, który się złamał. A że był pięknie wykonany, połączenie misternie rzeźbionego drewna i cienkiego zdobionego drucika. To też ktoś delikatnie wykończył ułamaną część. I powstał monokl, który w zasadzie nie służył do niczego. Nie można było przez niego patrzeć, gdyż był dość gruby i prawdopodobnie posiadał dwie soczewki. Te zaś były zwykłym, cieniutkim szkłem. Ani niczego nie powiększały, ani też nie pomniejszały. Dlatego też ten monokl był jednocześnie i piękny, i dziwaczny. Halinka, przyglądając się mu, zauważyła, że metalowa płytka w górnej części monokla posiada z boku niewielką dziurkę. Otwór był naprawdę malutki. Ledwo co można było wetknąć weń cieniutką szpilkę. A zaraz po tym, jak to zrobiła, dziewczynka zerwała się na nogi i wybiegła z domu. Już po chwili była u Luizy. Przyjaciółka zauważyła wielkie wzburzenie Halinki, która niemal natychmiast powiedziała: daj mi swój kwarc, ten kolorowy, od babci. Pobiegły do pokoju, gdzie Halinka ponownie włożyła szpilkę w niewielki otwór. Górna płytka lekko odskoczyła, ukazując dwie soczewki okulara i pustą przestrzeń pomiędzy nimi. Luiza podała swej przyjaciółce kwarcową płytkę z drewnianego pudełeczka, a Halinka ostrożnie wsadziła ją w otwór pomiędzy soczewkami. Części pasowały do siebie idealnie. Nawet ażurkowy drucik na płytce pasował do rowka wewnątrz oprawki monokla. Następnie Halinka przytknęła monokl do lewego oka i wydała cichutki, jakby zduszony dźwięk. Luiza, zobacz. I podała monokl przyjaciółce. Ta również spojrzała przez monokl i prawą ręką zatkała swoje usta, aby nie krzyknąć. Po chwili zaś spytała szeptem. Co to jest? Nie wiem, odparła Halinka. Ale musimy się tego dowiedzieć. Coś mi się wydaje, że może dziadek Starek coś będzie wiedzieć. I dodała jeszcze ciszej. On wie dość dużo o dziwnych sprawach. Luiza tego jednak nie usłyszała, gdyż wpatrywała się w płytkę umocowaną w monoklu, przez którą widziała inny świat. Piękny świat. Wiesz co? Spytała Halinka. Myślę, że możemy uczcić nasze odkrycie gorącą czekoladą. Teraz schowaj ten monokl, a w sobotę pójdziemy z nim do moich dziadków. Luiza tylko skinęła głową i schowała ich wspólny skarb. Ich wspólne odkrycie. I tak dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Jeśli chcesz, by Dzieciandia dotarła do innych, to daj łapkę w górę. Jeśli zaś nie chcesz przegapić nowej audycji, to koniecznie zasubskrybuj podcast. Na przykład na YouTube'owym kanale. A samą Dzieciandię możesz zawsze posłuchać całkowicie za darmo na każdej popularnej platformie podcastowej. Wystarczy dostęp do Spreakera, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, czy też po prostu do Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. I koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz e-maila na adres dzieciandia@gmail.com. Do usłyszenia! Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja. Koniec! Pa, pa, pa!